środa, 29 maja. Domu Leżańskich maskarada. Jerzy i Haczka są w przebraniach. Noc mija cała im na tańcach. Pozdrawiają cię ludzie z mostu Floriana. Mówi Jerzemu postać zamaskowana. Skąd ten głos na konsternacja? Wodzi rej pań, zmianę zapowiada. Tajemnicza nieznajoma do tańca zaprasza Jerzego, który się nim upaja. Widzi to Haczka, niezręczna sytuacja. Ekskursem ła, czeka serca wybranka. Maskarada trwa aż do rana, aż do rana trwa maskarada. A gdy opróżnia się sala, kości obok zabawia chiromanka. Nad ranem grupa osób na wróżenie patrzy. Chiromantką kobieta, z którą Jerzy tańczył. Teraz zapragnął wróżby dla siebie. Daje rękę lewą, charakter, przeszłość, artysta, marzyciel, ulegający nerwom, za sławą tęskni, samotność, wielbi do przyrody kiedyś, stosunek serdeczny, choroba młodości, przez na chora uleczony, w dzieciństwie pobożny, był to czas sielankowy, który zakończył zgon ojcowy, wróżka zmęczona, Jerzy zdumiony. Jerzy właśnie stoi na rozdrożu życiowym, bliski węzłowi dwóch sił sobie wrogich. Nęci go poza tym klimat południowy. Łatwo może liczyć na przyjaźń męską oraz podoba się wielu kobietom. Niechaj uważa na człowieka siwego, jest on dla niego fałszywym kolegą. Na te słowa wróżki ktoś się zaśmiał. Jerzy się odwraca, lecz na sali powaga. Nie ufaj też jasnowłosej damie, to chwilowy urok, żoną twą nie zostanie. Wróżka Jerzego chwyta za ramię mocno i mówi, zanurzona w transie, szczęście u boku innej odnajdzie. Dzień jej zaświtał na horyzoncie jego życia. Już! Te słowa Haczkę pozbawiają przytomności. Wody, 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 Jerzy woła do gości. Cuci ją flakonik podany od doży. Człowiek w masce to wierusz Andrzej. Świecie ktoś ci życzliwy, do widzenia. Thank you.
zewnątrz halszka. Wsiada z matką do powozu, do soboty Jerzy, do widzenia. Najdroższa i znika we mgle ich karoca. Po chwili Jerzego zaczepia postać, to chiromantka, zdjęta maska, wyznanie miłości i adres wręczony. Mówi mu także do soboty, żegna się ładnie i odchodzi. Jerzy w samotności czyta zdumiony, adres od niej właśnie wręczony. To Kama Bronicz, czyżby kobieta z mostu Floriana w domu wiersza mieszkała? Parkowa 6, adres się zgadza. W jego umyśle jest konsternacja.